Uzależnienie od pracy to wyzwanie XXI wieku. Ten obszar badają studenci z koła naukowego, z koła badań psychologicznych Experior z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Na czym polega wasza działalność jako koła naukowego właśnie w tym obszarze? Tak jak już wspomniałeś, jesteśmy kołem badawczym, kołem badań psychologicznych, więc przeprowadzamy badania. W tym akurat obszarze badamy, nasze najnowsze badanie wykorzystuje technologię biofeedback EEG, czyli takie biologiczne sprzężenie zwrotne w terapii osób uzależnionych od pracy. I czy rzeczywiście jest to problem, wyzwanie dzisiaj w Polsce? Co pokazały wasze badania na tym etapie, na którym one są teraz? Nie chcemy jakby wyciągać wniosków zbyt szybko, ponieważ tak jak mówiliśmy dzisiaj na naszej prelekcji, badania są jeszcze w trakcie, kończymy czwarty etap, dopiero będziemy przechodzić do szczegółowych analiz statystycznych, więc nie chcemy zapeszać, nie chcemy podawać fałszywych danych, zanim ich nie zweryfikujemy empirycznie. Natomiast jest to poważny problem i z roku na rok jest coraz bardziej poważny. Co udało się ustalić, co jest pewne, dlatego że podczas waszej prezentacji padło dosyć sporo liczb, które są ciekawe. Ciekawe jest na pewno to, że osoby uzależnione od pracy albo nie chcą, albo nie szukają po prostu pomocy w tym aspekcie. Nasze badanie biofeedback EEG, które wykonywaliśmy, było całkowicie darmowe. Komercyjnie takie badania też się wykonuje i takie treningi też się wykonuje za pokaźne kwoty. A mimo to, że to badanie było darmowe, tylko 2% osób z 28, które w ogóle miały uzależnienie od pracy, zgłosiło się do nas faktycznie na badania. W takim razie jak wyglądało to badanie, tak już w praktyce? Na początku nasi badani z trójmiejskich przedsiębiorstw, które zgodziły się wziąć udział, wypełniały kwestionariusz online, więc tutaj nie było problemu z dostępem, z żadnym wypełnieniem kwestionariuszy na miejscu. Myślę, że sama nazwa biofeedback, EEG, to już brzmi medycznie, może to odrzucało niektóre osoby, ale też mamy społeczne przyzwolenie na uzależnienie od pracy. Mamy przyzwolenie, że im pracujesz więcej, tym lepiej. I często osoby, które są uzależnione, wypierają to i zaprzeczają temu, tak jak w mechanizmie wielu innych uzależnień. Chociaż warto też dodać, że to badanie było zupełnie nieinwazyjne, tak? Polegało na podczepieniu na głowę, założeniu takiego czepka specjalnego z elektrodami, które w czasie rzeczywistym pokazywały na ekranie aktywność elektryczną mózgu i fale mózgowe, które tam sobie płyną w naszym mózgu. I badany, de facto całym zamysłem tego projektu było, żeby badany sterował tymi falami swojego mózgu, wolicjonalnie je zmieniał, przechodził z tych fal beta szybkich na fale alfa trochę wolniejsze, związane z relaksem. Więc i też wykorzystywaliśmy do tego metodę takiej gry komputerowej, w której sterowaliśmy rakietą za pomocą fal mózgowych, więc to podejrzewam, że było coś zabawne, mogłoby być zabawne. Całkiem przyjemne, prawda? I całkiem przyjemne i ciekawe przede wszystkim doświadczenie, w jaki sposób sterujesz swoim mózgiem czymś, co jest na ekranie. Wspomniałeś o falach i to też była dosyć pokaźna część waszego wystąpienia, bo różnego rodzaju fale korelują z naszym nastrojem czy tym, w jakim stanie jest nasz organizm w danym momencie. Powiedzmy trochę więcej o tym, albo rozjaśnijmy właśnie ten aspekt, żeby to wybrzmiało. Jasne, inaczej. Na pewno tam nie ma żadnej, nie powiedziałbym, że to jest korelacja, tak? Okay. Natomiast kiedy jesteśmy w danym nastroju, na przykład kiedy jesteśmy zrelaksowani, w naszym mózgu powstają pewne fale. I te fale nazywamy, akurat te związane z relaksem, falami alfa. Zazwyczaj w trakcie takiej aktywności poznawczej, czyli kiedy myślimy nad czymś, mówimy, staramy się skupić, fale w naszym mózgu są trochę szybsze. Nazywamy je falami beta albo wysoka beta, to już jakby zależnie od częstotliwości tych fal. I w naszym badaniu to było najbardziej istotne, aby badani nie byli w stanie ciągle, ich mózg nie był ciągle pobudzony, żeby nie płynęły te fale wysoka beta czy beta, tylko aby badany był w stanie spowolnić te fale, można tak w skrócie powiedzieć, do tego, aby przeszedł do tej alfy, czyli faktycznego relaksu, nie? Czyli żeby mógł trochę ograniczyć poziom też stresu, tak? I tego wszystkiego, co wiąże się z nadmierną pracą i tym wszystkim, co się z tym wiąże. Dobrze, wasze badania, jak wspomnieliście, nie są jeszcze ukończone. Czyli co teraz? Jakie są dla was największe wyzwania? Jakie cele na najbliższą przyszłość? Na pewno celem pierwszym jest dokończenie badania. Jesteśmy na czwartym etapie naszego badania, który jest ostatnim, czyli ponownie sprawdzamy w tych, których już nauczyliśmy za pomocą biofeedback EEG właśnie spowalniać do alfy.
i chcemy sprawdzić, czy ten efekt się utrzymał. Czy te osoby po takim treningu, po odstępie 8 tygodni bodajże, czy te osoby dalej są w stanie właśnie się relaksować. Jeżeli jakby zakończymy już ten etap, to wtedy podsumujemy nasze wnioski i oczywiście powstaną przynajmniej 2 artykuły naukowe związane z tym. Będziemy oczywiście informować na stronie koła, naszych social mediach o wynikach naszych badań. I czytając te artykuły naukowe, można usiąść w wygodnym fotelu, nieco się też zrelaksować, zapoznać się z wynikami, ale na pewno trochę odstąpić od pracy, żeby jednak w to uzależnienie od pracy nie popadać. O czym mówili przedstawiciele Koła Badań Psychologicznych Experior z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję.